Szanowni kombatanci, żołnierze, szanowni państwo, uczniowie tej wspaniałej szkoły. Dzisiaj będziemy mówili o tym, co nazywa się często polityką historyczną. Polityka historyczna to mówienie prawdy o własnej historii. Jesteśmy tutaj w tej wspaniałej szkole w dniu szczególnym. W dniu, w którym prezydent Rzeczpospolitej otworzy Muzeum Polaków ratujących Żydów bestialsko, ludobójczo mordowanych przez Niemców w czasie okupacji hitlerowskiej. Dzisiaj po tylu latach mało kto już wie, jak się rzeczywiście poszczególne narody i poszczególni ludzie w tych straszliwych czasach zachowywali. My o tym mówiliśmy za mało. Zapominaliśmy o tej regule, zasadzie. Rób dobrze i mów o tym głośno. Robiliśmy dobrze. Wy jesteście tego świadectwem. Poświęcaliście swoje życie dla ojczyzny, poświęcaliście swoje życie dla bliźnich, poświęcaliście swoje życie ratując innych, ale przede wszystkim ratując własną ojczyznę. Niewiedza o waszych czynach jest olbrzymią naszą winą. Naszą wobec narodu polskiego, któremu zabrano dziesięciolecia z własnej historii. Dlatego Ministerstwo Obrony Narodowej podjęło decyzję, by działać w ramach polityki historycznej, przedstawiać prawdę o polskiej historii, o historii oręża polskiego i poszczególnych ludzi, dzięki którym, tak jak mówi nasz hymn, kiedy wy przekazujecie prawdę o przeszłości, Polska nie zginie. Polityka historyczna jest pojęciem, które weszło w obieg. Nie jest może szczęśliwa, bo sugeruje pewną sztuczność czy pewną wręcz manipulację historią. Nie jest to naszym zamierzeniem. Naszym zamierzeniem jest pokazanie prawdy o wielkości polskiej historii. Pokazanie elementów ciekawych, pokazanie elementów czasami przykrych, ale pokazanie wielkości ducha i pokazanie tego, w jaki sposób ta historia tworzyła, kształtowała oblicze dzisiejszej Polski. W ramach tejże właśnie polityki historycznej przeprowadzimy inspekcję sal tradycji w jednostkach wojskowych. Uczynią to wykwalifikowani historycy. Po to, żeby tam, gdzie trzeba zanegować i usunąć symbole niewłaściwe, symbole, które są znakiem tradycji, która nie powinna mieć miejsca, rzeczy, które były wspominane w reżimach totalitarnych czy w sposób niewłaściwy pokazywanych, ale również, żeby dodać, żeby pokazać związek tej jednostki z osobą patrona, z historią ziemi, w której się znajduje, ze społecznościami lokalnymi. Drugą rzeczą, którą chcemy zrobić, to jest program opieki merytorycznej nad muzeami lokalnymi, które kultywują pamięć tradycji oręża polskiego. Wojsko Polskie widzi związek tej inicjatywy z szeroko pojętymi historią i tradycją oręża polskiego. Będziemy starali się pomóc i finansowo, i logistycznie, i w sensie podparcia przez jednostki wojskowe miejscowe. Trzecia rzecz. Wprowadzimy do programów nauczania szkół oficerskich i podoficerskich obowiązkowy przedmiot historia Polski. Z naciskiem na ostatnie 200 lat, ale oczywiście nie zapominając, ja to mówię również jako historyk średniowiecza, o poprzednich, o przeszłych epokach. I wreszcie ostatnia sprawa to jest rozpoczynamy program Polskie Drogi do Niepodległości, Marzenia i Czyny, który będzie szeroko zakrojoną kampanią edukacyjno-historyczną na lata 2016, czyli od dzisiaj, 2020. I na koniec folder, który wydaliśmy, Polskie Drogi do Niepodległości. Mam go tutaj, trzymam w ręku. Na końcu jest faksimile listu Józefa Piłsudskiego do pułkowników. Padają zapomniane poza Polską słowa. Niepodległość Polski, rząd Polski, wojsko polskie. To jest tak naprawdę maksyma, która nam przyświeca, mówiąc, kiedy mówimy o polskich drogach do niepodległości, kiedy mówimy o tym programie popularyzatorsko-edukacyjnym, który chcemy wdrożyć w Armii Polskiej od tego roku.
Decyzją numer 301 minister obrony narodowej mianował na stopień pułkownika kapitan Lwów Eberle Lidia. Mianował na stopień podpułkownika major Czech Henryk, syn Józefa. Major Kruszyński Waldemar, syn Leopolda. Major Nowakowski Waldemar, syn Władysława. Major Sermanowicz Janusz, syn Włodzimierza. Na stopień kapitana poruczniki Zawistowski Ludomir, syn Antoniego.